Nazywam się Andrzej Sylwester Zieliński. Urodziłem się 26 listopada 1937 roku w Wągrowcu jako trzeci syn z czworga dzieci Bronisława i Feliksy Zielińskich. Miałem niecałe 2 lata, jak z tego wynika, jak się rozpoczęła wojna. I można powiedzieć, że to było pierwsze doświadczenie moje osobiste, które częściowo pamiętam, a częściowo wiem z opowiadań mojego ojca. Większe doświadczenie z systemem totalitarnym, czyli z zaborcami, mieli moi rodzice. Mama urodzona w zaborze rosyjskim, ojciec urodzony w zaborze pruskim pod Brodnicą. Mieli to wykształcenie pierwsze, mieli szkołę rosyjską, szkołę pruską i potem jako pomocnicza siła nauczycielska po odzyskaniu niepodległości przez Polskę uzupełniali wykształcenie i kwalifikacje nauczyciela, tak zwanej pomocnicy siły nauczycielskiej. Ten 39 rok zaczął się dla nas też bardzo dramatycznie i z dużym natężeniem, bo moje rodzinne miasto było tylko 80 km od granicy. W związku z tym pierwsza bomba, która spadła, to była zaraz 1 września. Oczywiście samolot nie ucelował w linię kolejową, ale było już bombardowanie. I moi rodzice postanowili uciekać na wschód. Jak oni to zrobili, że z takim drobiazgiem, bo najmłodszy brat miał wtedy 12 dni, udało im się uciec aż pod Krośniewice, czyli połowę drogi mniej więcej do Warszawy. Ta podróż była różnymi środkami lokomocji, trochę pociągiem, ale właściwie więcej furmanką i jakimś samochodem. I praktycznie zatrzymaliśmy się na takiej wsi Wilczyn koło Krośniewic, bo najstarszy brat zachorował. No i te babcie wiejskie powiedziały mojej mamie, żeby wykąpała go w wywarze siana. I to praktycznie uratowało życie temu mojemu bratu, a także i całej naszej rodziny, bo w tym czasie front już przeszedł pod Warszawę i myśmy wrócili do tego rodzinnego Wągrowca jeszcze we wrześniu. I mieszkaliśmy w tym naszym mieszkaniu, a była ta część mieszkalna pięknego kompleksu Seminarium Nauczycielskiego Liceum Pedagogicznego. I w grudniu 1939 roku przyszedł Niemiec i powiedział: "Zwei Stunden raus, proszę wynosić się". Rodzice wobec tego mieli już chyba doświadczenie z tej pierwszej ucieczki, bo potrafili zabrać tyle różnych rzeczy, przede wszystkim dokumentację swojej działalności, świadectwa, zdjęcia, no i jakieś takie podstawowe, że tak powiem, ubiory dla dzieci i do spania, do życia na wygnaniu. Spędzili nas wszystkich do takiej starej strzelnicy. Tam ileśmy godzin koczowali, już tego nie wiem, bo nie pamiętam. I 8 grudnia podstawili pociąg jeszcze wówczas osobowy z twardymi ławkami trzeciej klasy czy czwartej klasy i wywieźli nas aż pod Zamość do wsi Michalów. I to było mój pierwszy jakby przejazd przez Warszawę. Ale ojciec mi opowiadał, że ja już umiałem tyle mówić, bo miałem skończone 2 lata, że jak mnie chcieli położyć na tej twardej ławce, to ja mówiłem: ja tu nie chcę spać, ja chcę do swojego łóżeczka. No i wylądowaliśmy tam w tym Michalowie, w szkole nas osiedlili, mieliśmy 2 pokoje. I moje doświadczenie z wojny to jest właściwie wieś. Wieś, a więc łąka, pasące się bydło, konie, krowy. No a takie świadectwo, które sobie potem uświadomiłem, co to jest ten ustrój właśnie totalitarny, okupacja, to było zwierzęta kolczykowane. Niemcy kolczykowali bydło, czyli krowy, świnie, to co im potrzebne było do wyżywienia. A pamiętam jeszcze, jakśmy przejeżdżali po śmierci mamy w 1943 roku z Zamościa do Warszawy, to w pociągu była rewizja. Otóż
żołnierze Wehrmachtu sprawdzali bagaże, bo wiadomo, że wtedy się ludzie ratowali i w jakimś tam stopniu ta kontrabanda kwitła. No, chodzili z takimi szpikulcami, kłuli w te plecaki, czy te otwierali walizki. Ja pamiętam ten wagon, to oświetlenie gazowe, takie przyćmione, no i tych żołnierzy, którzy szukali właśnie tego pożywienia. Jakeśmy dojechali do Nadarzyna, tam brat mojej mamy był kierownikiem młyna i stwierdził, że po śmierci naszej mamy, czyli jego siostry, trzeba jakoś tą rodzinę scalić, bo wojna trwała i nie wiadomo było, kiedy ona się skończy. I tam zamieszkaliśmy w takiej chałupinie parterowej, w jednym pokoju. No i doświadczenie tej okupacji to było takie, że mieliśmy prycze. To dzisiaj dzieciom trudno wytłumaczyć. Zbite z desek takie łoże na cztery osoby. Oczywiście sienniki wypchane słomą. No i jakaś tam pościel na tym. I we czwórkę żeśmy na tej jednej pryczy spali, a ojciec mówi, że jak rano wstawał, to nie wiedział, która ręka i czyja noga jest w tym rojowisku tych czterech chłopaków. Co myśmy mogli w tym czasie jako dzieci czynić? Książek nie było. Jedyna książka, którą miałem, to brat tam w jakiejś kłótni i złości podarł mi zabawki. No miałem taki drewniany parowóz z węglarką i to było wszystko. Jakie były zabawy? Otóż dzieci biegały, drażniły jakiegoś miejscowego pijaka, który gonił nas z nożem w zębach. Tych naboi i pocisków to się trochę, że tak powiem, zwłaszcza karabinowych, walało po jezdni, po tych terenach, gdzieśmy chodzili. No więc wtedy nauczyliśmy się rozbrajać taki pocisk, wyjmować ten proch, wysypywać i podpalać go. A jak już się znalazło rakietę, to zabawa była przednia, bo można było wejść do stodoły, tę rakietę włożyć w dziurę po sęku, no i uderzywszy spłonkę ją odpalić. No to były takie właśnie zabawy dzieci lat wojny. Ale szczęśliwie jeszcze w tym czasie, w tym generalnym gubernatorstwie działała szkoła polska, publiczna szkoła polska w Nadarzynie i była ochronka prowadzona przez Radę Główną Opiekuńczą, w skrócie RGO. Do tej ochronki chodziłem z młodszym bratem, a dwóch starszych braci chodziło do tej szkoły. Świadectwo było po polsku i po niemiecku. I nawet jak oglądam to świadectwo, to patrzę, że i był tylko język polski, nawet nie było języka niemieckiego. Więc tyle było, można powiedzieć, swobód w tej okupowanej wówczas Polsce i w Nadarzynie. Koniec wojny nas zastał, koniec wojny, właściwie koniec naszego spotkania z Niemcami. W ten dzień, kiedy Rosjanie weszli do Warszawy, 17 stycznia, okrążyli Warszawę od zachodu, no i w Nadarzynie byli już o 9 rano. O 7 rano jeszcze Niemcy, którzy mieli warsztaty naprawcze samochodowe właśnie na tym ryneczku w Nadarzynie, uciekali. Oczywiście nie zdążyli uciec i po prostu drogi były zasłane tymi zabitymi Niemcami. A pamiętam, jak wjechały te pierwsze auta, takie pancerne, tankietki, no i tam pokazywali, gdzie się jeszcze jacyś Niemcy ukryli. No i takie doświadczenie wojny to ukryty jeden z Ukraińców chyba, należący do tej armii niemieckiej, zastrzelił Polaka, który pokazywał, gdzie on jest ukryty. Oczywiście znaleźli go, no i natychmiast rozstrzelali. A mieli Niemcy takie wjazdy dla samochodów, gdzie można było trochę ten samochód ukryć. No i na tym wkopie do takim garażowym polnym tego Ukraińca zastrzelili. No był styczeń, było zimno. Okazuje się, że pamiętam, bo to dzieciaki mogły podejść wtedy, że po paru dziesięciu minutach ten zabity został tylko w kalesonach. Ludzie rozebrali odzież, bo nawet tego brakowało wówczas. No i do kwietnia żeśmy czekali i w kwietniu wyjechaliśmy, już mieliśmy pozwolenie, żeby wrócić w rodzinne strony.
czyli jeszcze przed zakończeniem wojny, dotarliśmy do Bydgoszczy. A w tym czasie jeszcze, kiedy mama umarła, opiekowała się nami jej siostra. Jej mąż, żołnierz polskiej armii, był jeńcem obozu w Woldenbergu, dzisiejszy Dobiegniew. No i pamiętam, że przychodziły listy z tego oflagu. Ciocia tam pisała, posyłała zdjęcia. Mamy jeszcze te zdjęcia, które do niego doszły, gdzie zawsze jak on coś wysyłał, to musiała być ta pieczątka niemieckiego obozu, że badane. No i nawet, ponieważ mnie bardzo od młodości konie interesowały, to przysłał takiego rzeźbionego konika. No i doczekaliśmy się, że w lutym tego 45 roku do nadarzenia ten wujek, mąż mojej cioci, wrócił pieszo do, właśnie dotarł do nas, do Nadarzyna.